Witajcie. Jak widzicie, znajduję się przy pryzmie z kompostem. Przy pryzmie, na której będzie dopiero kompost, bo zacząłem ją w ubiegłym roku. Mam tam dalej kolejną, sobie w tym roku założyłem. No i dokładam tutaj tej materii. Biorąc pod uwagę to, że być może będzie przyszły sezon, który trzeba będzie w jakiś sposób rozpocząć, czyli od zasiewów rozsad. A żeby wysiać rozsady, to trzeba mieć ziemię do tego, czyli najlepiej swój kompost. Kurzy się trochę. Kurzy się dlatego, że tu są wyrwane chwasty z całymi kępkami z ziemią, a to właśnie po to, żeby tutaj wzbogacić skład kompostu. Prawidłowo skomponowana pryzma z kompostem powinna w 1/3 zawierać właśnie ziemię, w 1/3 zieloną materię, no już taką przeschniętą różnego rodzaju. Także tutaj była warstwa wcześniej włożona zielonej materii. Wszystko co zielone tutaj było wrzucone. To jest część, która leżała gdzieś tam w jakimś miejscu. Ja to sobie dzisiaj zwożę, to już przeschło. Jest mi lżej, tak? Ponieważ nie ma już tej wody i tak dalej. Tutaj skład tego jest różny. Tu są różnego rodzaju właśnie chwasty. Jest i skrzyp, jest i pokrzywa. To, co mówiłem w ubiegłym roku, dorobiłem właśnie filmik na temat kompostu. Jak widzieliście, przesypałem sobie również mączką mazaltową. Dobrze jest, jeżeli ktoś posiada jakimkolwiek obornikiem, to przesypać takie warstewki, robić co kilka centymetrów. No i nie zapominajmy też o przelewaniu sukcesywnym, właśnie systematycznym pryzmy, żeby to nam nie schło, żeby tam te procesy, to życie biologiczne odbywało się wewnątrz właśnie tej pryzmy. No i tak powiem jeszcze Wam tutaj taką ciekawostkę, może nie ciekawostka, ale taka rzecz, która mnie od jakiegoś czasu nurtuje i tak nie potrafię sobie z tym poradzić i tak mocno o tym myślę. Chodzi tutaj o obornik. No, obornik jest takim, moim zdaniem, obornik popiół. Jest takimi, to są takie naturalne, genialne nawozy, które powinno się stosować nie tylko w ekologicznym rolnictwie, ale generalnie w rolnictwie czy tam w ogrodnictwie powinno się stosować, mając te, czy dokładając jeszcze różnego rodzaju gnojówki, nie potrzebujemy nic więcej, jeżeli chodzi o nawożenie. I tutaj wracając do obornika, to już któreś państwo członkowskie Unii Europejskiej wprowadza w tym roku opłatę od zwierząt, ponieważ no zwierzęta, krowy, byki, no bydło generalnie produkuje metan, więc no wprowadza się tutaj jakąś opłatę ekologiczną z tego powodu. I teraz słuchajcie, z jednej strony tu się mówi, że rolnictwo będziemy doprowadzać do takiej formy, żeby były uprawy ekologiczne, czyli obornik, czyli powiedzmy to popiół, no nie wszędzie można ten popiół stosować, no ale jeżeli mówimy to uprawę na przykład pomidorów czy ogórków, a z drugiej strony zabrania nam się, wprowadzając jakieś opłaty, zabrania nam się produkowania tych naturalnych nawozów jak obornik, a jeżeli chodzi o popiół, no to słuchajcie, no i moim zdaniem w uprawie pomidorów, w uprawie ogórków nie ma bardziej genialnego i właściwie darmowego nawozu, jak jest popiół drzewny. A tutaj też nam się wprowadza jakieś zasady, zakazy palenia drewnem, czyli generalnie pozyskiwania tego naturalnego nawozu, więc skoro nie będziemy mogli wytwarzać sobie naturalnego nawozu, a tylko w taki sposób będziemy mogli uprawiać warzywa, czy nasze ogrody, czy nasze uprawy polowe, czyli będziemy uprawiać bez nawozów, bez ekologicznych nawozów, więc znowu dojdziemy do takiego punktu, jak to było, powiedzmy, to kiedyś, że no zbierzemy tyle, ile zasieliśmy, albo i nie zbierzemy tyle, bo przyjdą zwierzątka, przeciwko którym oczywiście nie mam nic, ale no nie będzie można, powiedzmy to, nie wiem, zagrodzić, zabezpieczyć się przed tymi zwierzętami dzikimi, więc tak na dobrą sprawę nie wiem, w jaką tą stronę zmierza. Jeżeli ktoś wie, w jaką stronę, bo mi się wydaje, że trochę taką w stronę takiej syntetycznego życia. I może tu za daleko idę w tych swoich przemyśleniach, ale niektórzy uważają, że to nie jest życie.
to jest byt wirtualny. My jesteśmy takim bytem wirtualnym. Więc ja mam tutaj propozycję dla takich bytów wirtualnych. Po co wam jedzenie? Po co wam woda? Po co wam odpoczynek? Po co wam sen? Po co wam mieszkania? Jesteście bytem wirtualnym. Możecie sobie wyobrazić, co chcecie i nie potrzebujecie nic. Z jednej strony jest to genialne, ale niewykonalne. No i na koniec jeszcze taką ciekawostkę, bądź taką ważną rzecz wam pokażę. Słuchajcie, jest to papryka. Papryczka, jak widzicie, jedna została wytworzona. Tutaj roślinka zamarła, ale zobaczcie, wyrasta, od korzenia wyrasta druga część rośliny. Tutaj przyznam się, że zasługę za to zamarcie tej rośliny, tej papryki, no, ponoszą moje krówki, moja Mućka, która po prostu sobie tutaj zaczęła sięgać, no i zerwała tutaj ten stożek wzrostu, tutaj zdeptała tą roślinę, ona jest połamana, o właśnie widać, jest połamana. Ale co chcę powiedzieć, słuchajcie, to jest to, co Renia powtarza zawsze na jesieni, żebyście wykopywali paprykę. Właśnie zobaczcie, tak ta papryczka wam na wiosnę, po prostu z tego wykopanego korzenia, której będziecie trzymać w piwnicy, tak właśnie wyskoczy, wyjdzie. Czyli nie będzie nic, będzie tylko korzeń i od korzenia właśnie wybije roślinka. No jeszcze rzut oka na szklarenkę. Właśnie już zbieram sobie ogóreczki. Właśnie założyłem sobie dzisiaj linię kroplującą. Ciężko już tutaj, zobaczcie, te ogórki kilka dni i po prostu zarosły. No będę musiał je, tak jak te, podwiązać, puścić troszeczkę do góry. Ale z uwagi na to, że one właśnie tak już tutaj obrosły, to ciężko było polewać, a nie chcę polewać po liściach, bo też już tutaj zaczęło coś się właśnie dziać z tymi ogórkami, z niektórymi liśćmi właśnie, tak, z takimi jak ten. A to jest głównie od tego, że się polewa po prostu po tych liściach, podlewając rośliny, więc rozciągnąłem sobie linię kroplującą. 2-3 minuty odkręcam kran, 2-3 minuty naleci mi tutaj wody i jest dobrze. No. No i tak wyglądają te pomidorki, które ostatnio tutaj wysadzałem. To już takie najgorsze, najsłabsze sztuki były. Mówię, posadzę sobie do szklarni. Zobaczymy, co będzie. No okazuje się, że też już owocują, mają owoce. No tutaj taki egzemplarz to tubylec tej szklarni, który tu wyrósł mi, stał tutaj stół, pamiętacie, wyrósł mi właśnie pod stołem, między stołami właściwie wyrósł, z kompostem mi się wsiał. Roślinka jest duża, aczkolwiek jeszcze parę liści trzeba obrywać, już to tu nic nie było z niego obrywane. Także to by było na tyle, słuchajcie, życzę wam wszystkim takiej pogody ducha i pogody za oknem. I żebyście się nigdy nie poddawali, jeżeli tam jedna, dwie czy trzy porażki nam się pojawią na drodze, to jest, powiedzmy, to taki wyjątek w regule potwierdzający, regułę, że no, trzeba na wiele rzeczy zwracać uwagę, ale przede wszystkim no nie można się poddawać. Nie można się poddawać, bo robimy to dla siebie. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, życie to nie jest konkurs, to jest po prostu to, co my doświadczamy, to, co my przeżywamy. Także jakkolwiek byście nie zrobili, to zawsze będzie dobrze. No ja życzę wam takiego optymizmu, takiego pozytywnego podejścia do życia. I często też powtarzam, że pozytywy można nawet w bólu znaleźć. A jakie, to się sami zastanówcie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. I szczęść wam Boże.